Absolutnie przesadnie, tak jak u mnie w domu, 12 dań. Karpie wyskakujące z wanny na stół, kelnerzy, kucharze, no po prostu święta na bogato. Święta to był zawsze erupcja kreatywnej energii mamy i my musieliśmy się w tym odnaleźć, przebrać się w ten świat awangardy mamy, która realizowała swoje całoroczne zbierane pomysły, jak te święta mają wyglądać. Miesiąc wcześniej wypiekało się około 30 gatunków różnych kruchych ciasteczek, zwyczaj odziedziczony po rodzinie mojego męża, protestanckiej, niemieckiej, i Baninel, Knepfe, i Zimtsterne, i wszystkie inne ciasteczka. Robiło się dziennie 3-4 rodzaje masy, wypiekało się wspólnie przed świętami, przed Adwentem. Były puszki metalowe, różnych właśnie takich ciasteczek. I cały ten rytuał był bardzo mocno związany właśnie z dziećmi i dla dzieci. To też jest tak, że my innego świata do końca nie znaliśmy, bo pani Magda była zawsze taka, więc to nie jest w sumie nic nowego. Dla nas na pewno były super barwne i dały nam taki wzór świąt szalonych, bardzo rodzinnych, właśnie bardzo, bardzo kreatywnych. Na święta też my musieliśmy trochę przerywać to takie dostojne przygotowanie. Świętowanie. I po prostu z dziadkiem tańczyliśmy makarenę. Dziadek tańczył ten układ, taki... Ten kanciasty. Ale też u nas nigdy święta nie były bardzo katolickie. To było bardziej spotkanie nasze rodzinne, takie, żeby się naładować na resztę czasu, na Nowy Rok cały. No to powiem szczerze, było magiczne. Myślę, że przede wszystkim przez ilość energii, które się spotykały w postaci osób, które były, czyli po prostu nasza rodzina, czyli zbiór indywidualności. No, rzadko kiedy to się zdarza i ten raz w roku na pewno się zdarzał, że byli wszyscy.